W Europie dochodzą do głosu partie lewicowe, w Europie ogarniętej kryzysem. W Polsce takich tendencji nie widać, być może dlatego, że lewicowe partie zamiast zajmować się naprawdę poważnymi sprawami, spierają się głównie między sobą o to, kto jest bardziej lewicowy, albo zajmują się sprawami drugorzędnymi. Przykład pierwszy z brzegu. W piątek partia Ruch Palikota zajmowała się z nowym sposobem finansowania partii politycznych, co Polaków w ogóle nie interesuje. Z kolei Sojusz Lewicy Demokratycznej zaproponował, by stopnie z religii nie były wliczane do średniej na świadectwie. To również nie jest sprawa, która byłaby tak bulwersująca, jak na przykład rosnące bezrobocie. Jeżeli partie lewicowe nie zajmą się naprawdę poważnymi sprawami, to nie należy oczekiwać, aby w najbliższym czasie lewicowi wyborcy na nie zagłosowali i po prostu nadal będziemy mieli na scenie politycznej dominację dwóch partii prawicowych.